będąc myślą, przyszłość będzie świetna. Tak właśnie czuje się cywilizacja odkrywająca kosmos. Chodzi o wiarę w przyszłość i przeczucie, że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość. I nie mogę wpaść na nic bardziej ekscytującego niż wspólne wyjście w kosmos i bycie wśród gwiazd. Te słowa wypowiedział Elon Musk na konferencji TED w 2017 w Vancouver. Futurysta jest w pełni świadom ludzkiej potrzeby eksploracji, która tkwi w każdym z nas. Od zawsze poddawaliśmy się tej niewidzialnej sile, która pchała nas w nieznane. Zdobywaliśmy szczyty, badaliśmy głębiny. Zbudowaliśmy skrzydła i wylecieliśmy w przestworze. Zbudowaliśmy rakietę i wylecieliśmy w kosmos. Za każdym razem kierowaliśmy się ciekawością, chęcią odkrycia tego, co znajduje się za horyzontem. Eksploracja jest nas głęboko zakorzeniona. W tym roku mija dokładnie 50 lat od kiedy wylądowaliśmy na Księżycu. W ciągu tego półwiecza przeżyliśmy niesamowity postęp technologiczny, a kosmiczna rywalizacja zamieniła się we współpracę. Obecnie wręcz mówi się o tak zwanej turystyce kosmicznej, którą zainteresowali się prywatni przedsiębiorcy, m.in. wcześniej wymieniony Elon Musk, oraz o lotach załogowych na Księżyc, bądź też w głąb Układu Słonecznego. Dzisiaj chciałbym przybliżyć plany związane z przekraczaniem granic orbity ziemskiej, czyli przyszłością eksploracji kosmicznej, która jest bezpośrednio związana z przyszłością każdego z nas. Dlaczego? Ponieważ to klucz do przetrwania naszego gatunku. Obecnie milionowi, czyli połowie spośród sklasyfikowanych przez biologów gatunków roślin i zwierząt, grozi całkowite wyginięcie. W ogólnym obrachunku człowiek znacząco przekształci około 3/4 środowiska lądowego oraz 2/3 środowiska morskiego. Nasz gatunek oraz nasza planeta potrzebują planu B. Większość, a zapewne wszyscy słyszeli tutaj o słynnej misji kolonizacji Marsa. Czy ktoś pamięta, w którym roku miała się odbyć? Tak jest, dokładnie. Obecnie trwa wręcz wyścig, komu pierwszemu uda się zdobyć czerwoną planetę. SpaceX ambitnie utrzymuje, że udano się wysłać pierwszy statek kosmiczny na Marsa w 2022 roku. Statek ten będzie transportowcem załadowanym infrastrukturą potrzebną do przeprowadzania wykopalisk, wytwarzania prądu oraz utrzymywania życia ludzkiego. Co ciekawe, misja ma na celu również potwierdzenie obecności wody na Marsie, ponieważ woda na Marsie jest obecna, ale najprawdopodobniej w postaci lodu, na tak zwanych czapach lodowych, na biegunach planety. Pierwszy statek załogowy z kolei miał zostać wysłany w 2024 roku. Ich zadaniem będzie założenie pierwszej kolonii, rozpoczęcie wydobywania surowców oraz przygotowanie jej dla następnych przybyszów. Elon wierzy, że uda nam się zbudować cywilizację. Co więcej, ostatnio przyznał, że Mars jest miejscem, w którym chciałby umrzeć. Tak właśnie wyglądałoby Mars City zaproponowane przez Elona. Rozpoczęłoby się od malutkiej kolonii, a zakończyło na ogromnej metropolii. Mars stałby się zatem naszym drugim domem, Ziemią B. Ale oczywiście SpaceX nie ma monopolu na plany kolonizacji Marsa. Sprawą zainteresowała się również ESA oraz NASA, czyli Europejskie oraz Amerykańskie Agencje Kosmiczne, oraz Roskosmos, czyli Rosyjska Agencja Kosmiczna. Ich plany są jednak spokojniejsze. Zakładają, że najpierw należy dokładnie zbadać planetę, a dopiero później wysłać tam ludzi. ESA oraz Roskosmos chcą najpierw zająć się astrobiologią, czyli zbudować roboty, które będą w stanie dokładnie zbadać powierzchnię, a dopiero potem rozpocząć kolonizację. Obecnie taka misja o nazwie ExoMars zaplanowana jest na 2020 rok. Jej częścią będzie sprowadzenie na marsjańską glebę łazika o wdzięcznej nazwie Rosalind Franklin. Tak właśnie wygląda. Co ciekawe, dużo ludzi myśli też, że łaziki są mniej więcej rozmiaru psa, może mniejsze, tymczasem są one wyższe od człowieka. Tutaj właśnie Franklin w jednej z baz ESY w Amsterdamie. Zadaniem tego łazika byłoby zbadanie, jaka jest meteorologia oraz klimat Marsa, zbadanie, czy pod powierzchnią planety być może znajduje się woda oraz przysłanie dobrej jakości zdjęć planety. To pozwoliłoby nam o wiele lepiej przygotować się do wyprawy. Jeśli chodzi o praktyczne przyzwyczajenie się do warunków życia na Marsie, chińska firma Seaspace wybudowała ostatnio bardzo ciekawy obiekt na pustyni Gobi, który ma zadanie symulować życie w warunkach marsjańskich. Obiekt ten składa się ze szklarni, laboratorium, kilku kapsuł transportowych, śluz powietrznych, bazy kontrolnej oraz pokojów do spania.
Cały się z wielkości mniej więcej boiska do piłki nożnej. Chińczycy chcą w ten sposób zainteresować mieszkańców przyszłymi warunkami życia na Marsie oraz oczywiście sprowokować prywatnych inwestorów do sponsoringu. Chińska Agencja Kosmiczna ma zamiar wysłać sondę na Marsa w 2020 roku. Ale oczywiście Mars nie jest naszym jedynym celem. W 2024 roku NASA chce w pięknym stylu powrócić na powierzchnię Księżyca i zbudować tam samodzielnie działającą kolonię. Ich celem jest nauczenie się życia poza naszą planetą, niezależnie od niej, wyfrunięcie z gniazda. W tym celu najpierw zostanie wysłany statek bezzałogowy, który dostarczy na powierzchnię obiektu potrzebne przyrządy, a dopiero później wysłani zostaną ludzie, którzy już tam zostaną i rozpoczną budowanie stacji. Amerykanie stawiają przede wszystkim na energię słoneczną oraz surowce już dostępne na powierzchni Księżyca, tak jak na przykład lód, który możemy przetworzyć na wodę lub też wytworzyć z niego wodór, który przyda się jako paliwo do rakiet. Taka stacja byłaby bardzo ważna, jeśli chodzi o dalszą eksplorację. Mogłaby służyć jako przystanek, na którym rakiety mogłyby się doładowywać. NASA doskonale zdaje sobie sprawę, że nadszedł już najwyższy czas, żeby ludzkość wyruszyła w kosmos. Dlatego zależy im na jak najlepszym przygotowaniu się do tego. Biorąc pod uwagę, jak poważna jest sytuacja oraz jak prawdopodobna jest biologiczna zakłada, myśli się również o kolonizacji Tytana, jednego z księżyców Saturna. Jedynym problemem jest jednak odległość. Jak wiadomo, Saturn znajduje się od nas o wiele dalej niż Mars. Oraz oczywiście temperatura, ponieważ panuje tam minus 180 stopni Celsjusza. Jednakże jest to jedyne ciało niebieskie w naszym Układzie Słonecznym, na powierzchni którego odkryto zbiorniki ścieczą, jeziora. Nie wypełnia ich jednak woda, niestety, lecz ciekły metan. Niemniej jednak znajdują się tam wszystkie pierwiastki potrzebne do utrzymania życia ludzkiego. Zanim jednak wyruszymy w tak daleką podróż, warto jednak poświęcić większą uwagę obiektom znajdującym się bliżej nas, czyli Marsowi oraz Księżycowi. Poza planami kolonizacji są również pomysły budowania baz wokół ich orbit. Myśli się o tak zwanym gateway. A tutaj jest dron, który został wysłany na Tytana. Myśli się o tak zwanym gateway, czyli załogowej bazie, która orbitowałaby wokół Księżyca. Baza zostałaby zbudowana z modułów pochodzących z różnych agencji kosmicznych. Wobec tego byłaby w 100% międzynarodowa, pomimo że samym projektem zajmowałaby się NASA. Podobny plan dotyczy również Czerwonej Planety. Obecnie firma Lockheed Martin na zlecenie NASA jest w trakcie budowy tzw. Mars Space Camp, które orbitowałoby nad powierzchnią Marsa, a w środku znajdowałaby się załoga do około 6 osób. Jeśli mowa o eksploracji kosmosu pod względem pozyskiwania surowców, to jest to jedna z najważniejszych potrzeb ludzkości. Obecnie, kiedy przyjrzymy się przyszłości naszej planety, historii ekologii oraz biologii, możemy dostrzec, że kiedy gatunek dominujący, w tym momencie my, wykorzysta już ponad 50% dostępnych surowców, ten gatunek upadnie. Obecnie, co jest wręcz przerażającym faktem, ludzkość wykorzysta już około 43% dostępnych surowców. Do 2050 wykorzystamy już ponad 50%. Jedyne rozwiązanie? Surowce pozaziemskie. Te wieści nie są zaskakujące. Powstało już wiele inicjatyw, które mają na celu pozyskiwanie surowców niedaleko Ziemi. Do jednym z najbardziej imponujących z pewnością należy pomysł pozyskiwania surowców z asteroid niedaleko Ziemi. ASJ około 16 tysięcy. Orbitują głównie w pasie między Marsem a Jowiszem. Co więcej, na większości z nich znajduje się woda. Razem około 2 biliony ton. Dla porównania na Ziemi znajduje się jedynie 17 tysięcy ton, zatem jest to znacznie większa liczba. Dodatkowo są one tak bogate w zasoby, że możemy z nich zbudować w rodzaju stacji benzynowych, na których rakiety również mogłyby się doładowywać. Sprawą zainteresowała się m.in. Japońska Agencja Kosmiczna. Parę tygodni temu udało im się pobrać próbki z asteroidy Ryugu. Tutaj właśnie widzimy cień stacji na powierzchni orbity, ponieważ bardzo ciekawy jest sposób, w jaki została pobrana ta próbka. Albowiem najpierw został wystrzelony pocisk, a potem zostało zebrane to, co zostało odbite od powierzchni. Tutaj widzimy
część właśnie pracowników agencji, która w skupieniu próbuje pobrać próbkę. Próbkę tylko wróci na Ziemię w 2020 roku, co pozwoli nam o wiele dokładniej zbadać skład chemiczny asteroid. Ale pozostawmy na chwilę katastrofalne wizje naszej przyszłości i skupmy się na przyjemnościach. Ostatnio dowiedziałam się, że przez 12 dni będę mogła mieszkać w luksusowym hotelu Orion Spa. Hotel ten nie charakteryzuje się niczym szczególnym, oprócz tego, że znajdować się będzie na orbicie okołoziemskiej. Wygląda to trochę jak z Odysei Kosmicznej 2001, prawda? Orbitować będzie mniej więcej 320 km nad poziomem Ziemi, czyli mniej więcej troszeczkę niżej niż międzynarodowa stacja kosmiczna. Pokoje będą w wielkości mniej więcej kabin prywatnych odrzutowców. Pozostaje zadać sobie pytanie, ile ta przyjemność mogłaby kosztować. Cytując pomysłodawców, którzy postawili sobie za cel zbudowanie pierwszego pozaziemskiego, luksusowego, lecz przystępnego cenowo hotelu, 12 nocy kosztować będzie zaledwie 9,25 miliona dolarów. Także jeśli ktoś tutaj ma zbędne 9,25 miliona dolarów, to wie, co może z tym zrobić. Podsumowując, nie będzie nam lekko. Będziemy musieli przetrwać w ekstremalnych warunkach, w których jak dotąd nie mieliśmy ani okazji, ani też potrzeby przebywać. Będziemy musieli pokonać promieniowanie, izolację, grawitację, brak odpowiednich surowców, brak ziemi, naszego domu. A tak jak powiedział wszystkim znany profesor Stephen Hawking, potrzebujemy planu B. Naszej planecie grozi przeludnienie oraz ograniczone surowce. Jeśli mamy przetrwać, musimy wyruszyć w kosmos. Musimy znaleźć nowy świat. Wierzę, że w ciągu 50 lat uda nam się dotrzeć na Księżyc, a do końca tego stulecia zamieszkać na Marsie. Pozostaje nam mieć nadzieję, że profesor Hawking miał rację. Dziękuję.